Dobrze. Uwaga. I ruszyły. Prowadzi stawkę Santadi, ale tam przy bandzie Jack Hill jest na pierwszej pozycji, najbardziej po zewnętrznej Tobacco Fox, wejście w pierwszy zakręt. Jack Hill, Tobacco Fox, Orange Ketchup, Santadi, Devona, następnie Seymour i na ostatniej pozycji Gerano. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 2000 metrów. Jack Hill na drugiej pozycji Tobacco Fox, ale tuż jest Orange Ketchup, następnie Santadi blisko Devona, duży odstęp, Seymour i Gerano na końcu. Wyjście na przeciwległą prostą, Jack Hill na czele, na drugiej pozycji Tobacco Fox, dalej Orange Ketchup, Santadi, Devona odstęp, Seymour i Gerano. Nadal Jack Hill na czele, nic się nie zmienia, 1400 metrów do celownika. Na drugim miejscu Tobacco Fox, następnie Orange Ketchup, Santadi, Devona i te dwa konie, które były daleko za stawką, już są razem pozostałymi. Na ostatniej pozycji Gerano. Jack Hill, Tobacco Fox, Orange Ketchup, Devona, Santadi, Seymour i Gerano i 1000 metrów do celownika. Nadal na czele Jack Hill, tuż przy nim Tobacco Fox. Na trzeciej pozycji nadal galopuje Orange Ketchup, następnie Web w Web, Devona i Santadi i na końcu Gerano razem z Seymour. 700 metrów, Jack Hill, Tobacco Fox, Orange Ketchup, Devona, Santadi, odstęp Gerano i Seymour. Wyjście na prostą. Największym kołem Santadi, Jack Hill, Tobacco Fox, finiszują Orange Ketchup i Devona. 400 metrów do celownika, słabnie Jack Hill, prowadzi Tobacco Fox, którego atakuje Orange Ketchup i tu polem Devona. Tobacco Fox nadal dobrze się trzyma, ale Orange Ketchup go bardzo mocno atakuje. Na około 200, w tej chwili 150 metrów przed celownika, obydwa konie walczą łeb w łeb, ale lepiej po zewnętrznej galopuje Orange Ketchup i Orange Ketchup jest pierwszy, na drugiej pozycji Tobacco Fox, trzecia Devona, czwarty Jack Hill, następnie Santadi i w tej chwili mija celownik Seymour, a za nim Gerano.